marudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Wasza ekscelencja pozwoli, że mu przedstawię. Czarujący, rzeczywiście wyjątkowo miła. Miła, miła, urocza. Nie powiem, słucham. Co? Idiota. Popatrz. Ale nie szynka, mania. Mania? No trudno, publiczność lubi cudowne dzieci. No, nie do pana zesłam. Jestem wdzięczny losowi za tak piękny upominek. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie na trzecim i ostatnim seansie poświęconym naszej znakomitej i niepowtarzalnej aktorce kabaretowo-rewiowo-filmowej, czyli Helenie Grosównie. Cofamy się do ostatnich 2 lat przed wybuchem wojny światowej. Pozycja i sława Heleny Grosówny jest już ugruntowana. Bajki są dla dzieci. Właśnie dlatego je lubię, bo ja... Bo co? Tajemnica? Przecież każda bajka musi być trochę tajemnicza, żeby była ciekawa. Gra zresztą nie tylko w komediach. No, w tej kategorii nie ma godnej siebie konkurentki. Chwileczkę, proszę się nie ruszać, przyjemny wyraz twarzy. Chwileczkę. Ale też i czasami w melodramatach. Choć filmy te nie należą do szczytowych osiągnięć sztuki filmowej, jej nawet małe role, na przykład w filmie Florian, zostają zauważone. Pójdziesz, ty pieronie? Chcesz jeszcze? Chcesz? Za buzioka trzeba zapłacić. Tygodnik Kino tak napisał. Stanisława Engelówna grała główną rolę, ma niewątpliwie bardzo dobre warunki, ale brak jej jeszcze swobody aktorskiej, tej swobody, która jest ogromnym atutem Grosówny. Pokłóciła się z nim. To się lubi, ten się lubi. Nie mogę go zrozumieć. Wszyscy walczą, a on siedzi przy fartuszku. Matka go nie puszcza, wtedy mu urządza. Jedynak. No i stwierdzenie koronne, zresztą w pełni słuszne. Grosówna z każdej roli wychodzi zwycięsko. No, nawet jeśli wcieliła się tylko w córkę organisty Lusia. Tato, tato! Co tam? Tato, Moskale mieć rekwirują. Organy mają zabierać dzwony. Słyszałem, słyszałem. Te zatracone dusze żadnej świętości nie uszanują. Najprawdopodobniej było tak samo w trzeciej części trylogii o profesorze Wilczurze. Testament profesora Wilczura, w którym to filmie zagrała skromną urzędniczkę fundacji imienia profesora Wilczura, pomagającą wykryć sprawców kradzieży. Ukradł. Co ty mówisz? Papierośnicę ukradziono. Powiedziałem najprawdopodobniej, ponieważ kopia filmu niestety nie zachowała się. Ukradli! Oni ukradli! Wrócę jeszcze do jej 5 wcześniejszych filmów. Wszystkie miały rozbawić, rozśmieszyć i wzruszyć widzów. Pawła i Gawła pokazaliśmy już państwu, więc przytoczę tylko krótki fragment typowej recenzji. Ja chcę z panem pomówić poważnie, ale w 4 oczy. Nowy szantażyk, nie bój się, nie wyjdę z tego. Komedia jest bardzo zabawna i pełna dobrego sytuacyjnego komizmu. Różnorodność humoru wzbogacają ponadto aktorzy, każdy reprezentujący inny żanr. A więc Grosówna, urocza, naiwna i świeża. Bodo, komik z premedytacją. Mama, torebkę zgubiłaś. Panie starszy, to starszy, ja starszy? Oszalał pan, pan może być moim dziadkiem. Dymsza, komik żywiołowy i tak dalej, i tak dalej. Zięciuliu, buzi. Dokładnie to samo trio wystąpiło w komedii Robert i Bertrand. Grosówna gra tu, no, nieco egzaltowaną młodą pannę marzącą o karierze
pisarskiej. Jureczko, ty znowu piszesz, a tam się czekają. Jeszcze tylko ten rozdział skończę, babciu. Szuka inspiracji i materiału. Trafia w wiejskim więzieniu na dwóch oryginalnych typów. Roberta, domokrążcę trudniącego się sprzedażą krawatów. Jakie piękne, pan spojrzy. Paseczki mam, kropki. A groszki? Groszki też są. Kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? I Bertranda, zredukowanego urzędnika, no wiadomo, kryzys ekonomiczny, który usiłuje zarobić na życie też sprzedażą krawatów. Krawaty za gotówkę i na raty czysto jedwabne, to zgrabne. Towar wyborowy prosto od kroku. To raz taki krawacik założy, nie będę chciał zdjąć ani świątek, ani piątek, chyba na Wielkanoc, żeby szyję umyć. A srebrny ekran uczciwie i inteligentnie napisał. Milutka i wdzięczna Helena Grosówna oraz dwaj rutynowani aktorzy polskiego filmu Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo w wesołej komedii muzycznej. Sporo dobrych pomysłów i zabawnych sytuacji. Wygląda jakbyśmy się bili, a nie. Film ten wyróżnia się spośród jałowej pustki i głupoty ziejących przeważnie z naszych krajowych fars i komedii. No, można śmiało obejrzeć. My dzisiaj mamy pewien kłopot. Otóż z komedii tej ostały się jeno fragmenty. Na szczęście jeden z tych najlepszy. Ależ panie... Cicho! Trup nie mówi, trup może tylko słuchać. Nagle do pokoju zakrada się groźny bandyta. Staje w drzwiach, wzrok dziki, oblędny, wyciąga ręce i woła. Ireno! Wypada w tym miejscu powiedzieć, że charakterystyczne dla wielu polskich przedwojennych filmów było to, że bardzo często słabości scenariusza, ale także i reżyserii ratowali właśnie aktorzy. Oczywiście ci najlepsi, a wszak do nich Helena Grosówna należała. Żeby nie być gołosłownym, oto fragment recenzji tygodnika Kino z filmu komedii Szczęśliwa Trzynastka. Kilkakrotnie już wyrażaliśmy pogląd, że Helena Grosówna nie otrzymała dotąd w filmie polskim roli odpowiadającej jej urodzie i wspaniałemu talentowi. Dotyczy to także innych aktorów, ponieważ, dalej cytuję, aktorom tym każe się występować w tak zwanych filmach kasowych, uważając, że sugestia ich nazwisk może zastąpić wszystko, a więc i reżysera, i scenarzystę. No, tu następuje ocena tejże reżyserii i scenariusza oraz konkluzja. I jeżeli film mimo wszystko może być zabawny, zasługę jedyną i wyłączną należy przypisać wykonawcom ról głównych, Grosównie i Sielańskiemu, którzy swym wspaniałym humorem zasłaniali wszystkie niedociągnięcia filmu. Dziękuję. W unikalnej komedii Włóczęgi, której głównymi bohaterami były lwowskie, a właściwie łyczakowskie baciary, Szczepko i Tońko, Helenie Grosównie przypadła, rzecz jasna, rola raczej ozdobna. Nareszcie, nie mogę się doczekać, ale się rodzicom cieszą. Stąd w recenzjach powtarzały się określenia urocza, pełna wdzięku, jak zwykle czarująca i tak dalej, i tak dalej. Taki miał nos i takie uszy. Głupia jesteś, wcale nie był taki brzydki. Panienki, panienki, Helenka się zakochała. Nie wszystkim naszym dawnym aktorom udało się pożegnać ten cudowny dla nich, urzekający i młodzieńczy okres tak efektownie, jak Helenie
grosownie. Proszę pana, co pan robi? Niech pan nie tonie! Zagrała ona bowiem główną rolę w jednej z naszych najlepszych przedwojennych komedii. Radosy płynie śpiew, że szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. Gdybym miał wybrać jeden przedwojenny film polski dla potomności, wybrałbym Zapomnianą melodię. W niej bowiem zawarte jest to wszystko, co było najlepsze w naszym filmie. A wiem, czy ja to sprawkach. Niestety, wojna przerwała wszystkie rodzące się, kiełkujące, wolno rozwijające się pozytywne zjawiska. No, ale to temat już na inne opowiadanie. Prasa po premierze Zapomnianej melodii powtórzyła określenia już znane, ale prawdziwe. Mój Boże! Grosówna jest urodzoną aktorką filmową. Ma swobodę, wdzięk, prostotę i niezwykle fotogeniczną urodę. Pano Helenko! Proszę mnie zostawić w spokoju. Ależ panno Helenko, niech pani pozwoli sobie wyjaśnić. Co to jest? Moja córka w nocy na lansingu? Co ty tu robisz? Do domu! Precz! Co to? Ale proszę pana! Wstać, postrzelam! Memento Roxy. Wojnę spędziła Helena Grosówna w Warszawie. Pracowała, podobnie wielu polskim aktorkom w owym czasie, jako kelnerka. Sporadycznie, dla chleba, występowała w jawnych teatrzykach. Ul, miniatury, jar i komedia. Jednocześnie związana była z konspiracyjną działalnością Armii Krajowej. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, brała w nim udział w stopniu porucznika, pseudonim Bystra. Dowodziła oddziałem kobiecym w ramach batalionu Sokół. Po kapitulacji powstania hitlerowcy wywieźli ją do obozów Gross-Lubars, a następnie do obozów Oberlangen, gdzie była sanitariuszką. Wyzwolona została przez armię generała Stanisława Maczka, w której służył w stopniu porucznika jej przyszły mąż, Tadeusz Cieśliński. Tam się wtedy poznali i powrócili razem do Polski. Chcę, żebyś mnie uczyniła najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Zostań moją żoną, masz tu kwiatki, przepraszam, masz tu kwiatki i niech ślub odbędzie się jak najprędzej. Mieli jednego syna, Michała. Kiedy znalazła się w kraju w roku 1946, występowała najpierw w krakowskim teatrze Siedmiu Kotów, a następnie w warszawskim teatrze Syrena przez kilkanaście lat do emerytury, na którą przeszła w roku 1962. Na emeryturze, wspominają ci, którzy ją wtedy znali, zajmowała się domem, ogródkiem i wnukiem. Pomimo ciężkich przeżyć pozostała uroczą, skromną, pogodną kobietą. Anonimowa autorka napisała: miałam to szczęście znać panią Helenkę. Było to w latach 80. kiedy to chodziłam do szkoły razem z jej wnukiem Maćkiem. Codziennie pokonywaliśmy tę samą drogę do szkoły. Była cudowną, zawsze uśmiechniętą starszą panią. Dzięki niej i mojemu dziadkowi zawsze mówił do pani Heleny: witam królową przedmieścia. Obejrzałam chyba wszystkie filmy polskiego kina przedwojennego, które pokazywano w telewizji. Inne wspomnienie. Helena Grosówna po mężu Cieślińska była moją teściową parę krótkich, długich lat. Była to wyjątkowo dobra i sympatyczna osoba. Osoba o wyjątkowej dobroci.
w wieku już bardzo zaawansowanym, odwiedziła nas w Holandii. Był ładny dzień i wybrała się na spacer z Mikołajem, moim synem, a jej wnukiem, w wózeczku. I zabłądziła. Ale na szczęście, znając francuski i niemiecki, jakoś odnalazła nasz dom. Była bardzo pogodna, radosna, zawsze uśmiechnięta. Helenka uwielbiała słodycze, torty, ciasta i czekolady. Z niesłodyczy to chyba kurczaka we własnym sosie, a la Tadziu Cieśliński. Przypomnę to imię i nazwisko jej męża. Cóż jeszcze ja mogę dodać? Że po wojnie zagrała drobne, choć wyraziste role w kilku filmach. W dwóch takich, co ukradli księżyc, matkę obu Urwisów. I w trzech filmach Janusza Nasfetera, Kolorowe pończochy. Grała tu biedną matkę głównej bohaterki Matyldy. Mój stary zagrała tu z innym przedwojennym gwiazdorem, Adolfem Dymszą, swoim dawnym partnerem. W Zbrodniarzu i Pannie wystąpiła jako recepcjonistka w hotelu. I w filmie Niekochana z 1966 roku. I to była jej ostatnia rola. Zmarła 1 lipca 1994 roku. Miała wtedy 90 lat. Już przed wojną pisano, porównując ją do takich światowych gwiazd jak Clara Bow, Daniel Darieux czy Ginger Rogers, brak odpowiednich scenariuszy i odpowiedniej reżyserii nie pozwala na wydobycie wszystkich możliwości artystycznych Heleny Grosówny. Ale to przeciwieństwo losu dotyka wszystkie nasze talenty w terenie filmowym. Żeby jednak nie wpaść w nastrój zbyt melancholijny, zapraszam Państwa na pokaz jednej z najlepszych komedii Heleny Grosówny, o której już zresztą mówiłem. Zapomniana melodia. Życzę Państwu dobrej zabawy i zapraszam na następny seans w Iluzjonie. Ale panno Helenko, proszę mnie wysłuchać. Nie chcę słuchać i nie czytać naszych słodkich tajemnic.